Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Zoo 2 Animal Park. No i jesteśmy dalej w tym parku Kujali. Co do tej misji? W poprzednim odcineczku próbowaliśmy ją wykonać i nie wyszło nam. Powiem wam tak, no udało mi się kupić kwiatki, udało mi się kupić drzewa, ale za nic nie mogę trafić w skrzynce tych toalet. Dwa razy trafiłem, ale nie udało mi się odkryć w kartach, tak? No, teraz my nic nie mamy. Po prostu nie udało mi się odkryć tej toaletki. No może jakbym kupywał te skrzynki dosyć długo, to w końcu bym trafił. O, tu mamy aż dwie. O, jest jedna. O, dwie się udało trafić. O, ja cię kręcę. Zobaczcie, ja takiego pecha miałem, ale tutaj aż dwie się trafiły, ale tak. Jedna jest niebieska. Skompletowanie jest za 500, a dobra, niech będzie. A druga jest słabsza, skompletowanie jest za... Co? Może będzie dobrze, zobaczymy czy to zaliczy. Tak, zaliczyło, dobra, to jeszcze jedna. To jeszcze jedna, zobaczymy. Wiecie co, ja tyle otworzyłem skrzynek i nie umiałem trafić, a tu w jednej skrzynce dwie się trafiły. Dobra, bo już chciałem, wiecie co, już chciałem użyć tych 10 diamentów, żeby kupić te toaletki. Ale jeżeli tutaj się trafiają, to i znów pewnie się nie będzie nic trafiać. To jest dłuższy czas. Dobra, zjedziemy do, nie wiem, do 2 milionów. Mamy 400 tysięcy. Mamy 400 tysięcy, więc może uda się w tych 400 tysiącach trafić. No to nie są zmarnowane skrzyneczki, to co teraz kupuję. No to wszystko wymienimy na odznaczenia. O, jest. Ale nie udało się trafić. Widzicie, jest lodowa. Ale nie udało się trafić. Bym miał tych kluczy więcej, to bym otworzył ją, ale szkoda mi tych kluczy. Tutaj nie ma, dobra. Jedziemy dalej. Najlepiej, aby się trafiła ta zwyczajna, ta najtańsza. Nie niebieska, tylko zielona. Mamy stajnię, którą też byśmy mogli poskładać, ale ona 2,5 tysiąca kosztować. Ja tyle odznaczeń nie mam. To by mi się mogło trafić, bo też mi jest potrzebne. Nawet się trafiło, nie jest źle. Tylko ja nie mam tyle odznaczeń, żeby to wszystko pokupować. Trzeba by było siedzieć tu po prostu na tych skrzyniach i za całą kasę, jaką zdobywamy w grze, ładować w te skrzynki. Od początku ładować w te skrzynki wszystko. I wtedy jest szansa na fajnie wyposażenie zobu. Możecie, jeżeli macie tych odznaczeń tam dużo, to możecie spokojnie cokolwiek będziecie chcieć sobie poskładać. Zobaczcie, znowu nie idzie trafić. Ja te rośliny chyba moje sprzedam i będzie troszkę kasny. Będą groszowe sprawy za te rośliny. Jest. Nawet dwie się trafiły. Patrzcie jak ładnie. Mamy. Dobra, gdzie ona jest? Gdzie jest ta toaletka moja? Gdzie jest moja toaletka? Skompletuj. Za 40. Elegancko. Na bogato. Na bogato. Jest. Misja wykonana. Wspaniale. Może już mi dają tego zwierzaka, czy dalej mnie będą męczyć? Założę się, że dalej mnie będą męczyć, bo to... Chciałem powiedzieć, bo to za łatwo, żeby mnie dali, ale 5 diamentów, ale to akurat jestem w stanie zrobić. Ej. Panowie, nie tak. Gratis? Tak. I mam zatrudnić tego czerwonego. Tego gratis? Tak. Wspaniale, 5 diamentów, zobaczcie co mamy. Zobaczymy czy to już koniec. Czy jeszcze mnie będą męczyć. No teraz bym chciał panią zatrudnić, tak? Do zwierząt. No nie, oni mnie wykończą. Zbuduj 3 poidła. Tutaj, tak? Zbuduj zabawki. Ja tutaj nie mam możliwości zbudowania, bo nie mam tutaj wybiegów, na których mogę to zbudować.
A poidła do tych są dla mnie za drogie. Mogę nie to skompletować za 500. Tak. I czy to poidło mi się gdzieś zaliczy, gdziekolwiek? To ja też nie wiem. Tu mogę dać. Nie wiem, czy ono się zaliczy w ogóle. Tak, jedno się zaliczyło. I co ja mogę jeszcze tutaj gdzieś dać? Już tutaj popatrzymy. Ja to muszę zbudować w tym zoo, tak? W tym zoo to muszę zbudować. Czy ja mam jeszcze jakieś inne poidła? Ewentualnie mógłbym postawić tutaj gdzieś, gdzie jest jakiekolwiek miejsce. Postawić na przykład wybieg trawiasty. I myślę, że nad nim można by było zrobić. Czy ja w ogóle jak postawię tutaj poidło? Tak, zaliczyło mi go. Czy jak ja go sprzedam i kupię nowe, czy mi go również zaliczy? Czy go nie zaliczy już? Zaliczyło, dobra. Usuń tak. Postawić zabawki jakieś. Dobra, zrobimy. Spróbujemy zrobić tą samą sytuację. Spróbujemy zrobić tą samą sytuację. Ale źle, zły wybieg postawiłem. Dobra. Minutę trzeba poczekać, bo nie ma miejsca na postawienie innego wybiegu. Musimy poczekać tę minutę. Troszkę wstawiłem zły wybieg wstawiłem, tak? Zły wybieg, no. Moja wina, bo wstawiłem zły wybieg. Niestety. Tutaj może mamy korytko, może umiemy wstawić korytko takie. No tak, mamy takie korytko. Czy to zaliczy? Nie, to nie zaliczyło nam tego korytka. Tu mamy koryta, zbuduj koryta, no tak. I nam tego nie zaliczyło. No nie fajnie, nie fajnie. Gdzie jest ten nasz wybieg? Minutka, 4 sekundy będzie się budował, więc 40 sekund. Musimy poczekać, aż się nam to wybuduje. Bo normalnie nie mamy tutaj miejsca. Może tutaj postawimy wybieg trawiasty. O, i korytko. Brak połączenia. Co? Czego to nie zalicza? Nie, może jak zrobimy tak? Może jak zrobimy tak? To nam to zaliczy, tak? O, dobra. Więc trzeba. Nie to drzewo. Korytko chcę sprzedać. I musimy sobie posprzedawać trochę. I postawiać z powrotem. Nie śmiemy mieć tego w ekwipunku, tak? To nie zalicza nam rzeczy z ekwipunku. Tak, ale tak jak zrobimy takim sposobem, to nas zalicza. Teraz postawić zabawki pewnie, tak? No to zobaczymy wybieg 5 do zabawy. Tak, elegancko. No widzicie, troszkę można poszukiwać system na takich prostych rzeczach. I dobra, i zaliczone. No dobra, udało się nam wykonać tę misję, wspaniale. Czyli dalej nam nie dali końca, dalej nam nas będą męczyć tutaj z tymi misjami. Kody i gatunki zwierząt w parku, no to tu już nie damy rady, choćbyśmy chcieli oszukać w jakiś to system, nie damy rady, bo się nam hodują zwierzątka.
muszą się nam wyhodować te zwierzątka i dopiero coś damy radę zrobić. No tak, niestety więcej nie damy rady już nic zrobić tutaj w tym naszym parku. Zobaczymy, czy mamy jakieś zwierzątka do postawienia. Tutaj są takie, nie? Mamy żyrafę jedną do postawienia. Czy żyrafy już mamy tutaj na full rozbudowane? Żyrafy mamy 3. Możemy rozbudować na większy. Na większy ten wybieg. Tylko musielibyśmy tutaj to usunąć i wtedy można by było rozbudować ten wybieg na większy. Ale czy ja dam radę tutaj teraz rozbudować? Jeszcze 4 za jedną. No to dość duży ten wybieg będzie. Raz, dwa, trzy. Nie dam rady rozbudować więcej, bo mi to tu zawadza. Tu nie damy rady rozbudować, chyba żebyśmy po prostu to wyrzucili stąd. I zrobili tutaj taki duży wybieg. Na te żyrafy, myślę. Myślę, żeby można było tak zrobić. Myślę, że tak by można było zrobić, albo przenieść te zwierzątka tutaj do tego i tutaj mu go troszkę powiększyć. Tak zrobimy, dobra. I co? Bierzemy te małe zwierzątka. Wszystkie przenosimy tutaj. Zobaczymy, ile ich się tam zmieści. Wszystkie elementy z tego wybiegu, tak, chcę przenieść. Dać im nowe jedzonko, choć powinno to jedzonko się nie usunąć, bo to jedzonko było od nich. Więc powinno się nie usunąć, ale tu się widzę, wszystko się usuwa. Dobra, nic na to nie poradzimy, że się to usuwa. Aha, i naprawiać wszystko trzeba. Dobra, ile tego tu może jeszcze wziąć? Tutaj jeszcze jeden, więc dajemy jeszcze jeden. Zobaczymy, ile jeszcze tam wejdzie tego. Jeszcze jeden? Nie, już nie wejdzie, dobra. Teraz można by było tutaj troszkę powiększyć. Nie wiem, czy się da w tą stronę. Dało się. Jeszcze jeden. Tam. Jeden, dwa. Tak. Dobra. Myślę, że teraz nam wejdzie. Zobaczymy, czy jeszcze jeden wejdzie. Tak, wyszedł jeszcze jeden elegancko. Dobra. Tu mamy. Ten wybieg usuwamy. Usunąć. Ten byśmy powiększyli. Tutaj z tej strony. Tutaj nie można. Więc zobaczymy. O ile to możemy jeszcze powiększyć. Jeszcze o 4. Czyli ja bym sobie te śmietniki przesunął tutaj na sam dół. Tutaj je rozmieścił i tutaj ten róg też zagospodarował tym wybiegiem jednak. Jednak tak, jestem pewien, że to tam trzeba zagospodarować. Jeszcze 3, tak? 3. Maksymalna osiągnięta, dobra. I teraz możemy tutaj tą żyrafkę naszą strzelić. Elegancko. No i mamy jeszcze gdzieś takie zwierzątka, taką jakąś... taką jakąś sowę. Gdzie my ją mamy? Poszukujemy tej naszej sowy. Gdzie ona siedzi, ta nasza sowa? O, tutaj się wybudowało, ale już mi nie jest potrzebne. Gdzie jest ta nasza sowa? Tu jest ta nasza sowa. I wybieg ma 3 na 10. Czyli ja bym to przesunął. Możemy to troszkę przesunąć. I tutaj możemy ten wybieg powiększyć. Ile? 5. 5 za 1. Ja cię kręcę. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Dobra. To jeszcze jeden akord mi tu wejdzie. Więcej już się tu nie zmieści. No i daliśmy wszystkie zwierzątka, któreśmy mieliśmy dali. Ale się na wybiegi powiększymy. Niektóre masakrycznie. A tutaj ile? 4 maksymalnie. Ale tutaj na 10 to będzie bardzo duży wybieg. Maksymalnie 10 możemy mieć. Ja cię kręcę. No masakrycznie duży wybieg. Ale dobra, no troszkę się nam udało porobić. Troszkę nam się udało tutaj pokolekcjonować. No to bym musiał skompletować. Za 500. Skompletuj. Nie mam tyle kuponów.
Wymień za 100. Nie mam. Dobra, wymień to też. Myślę, że teraz już byśmy mogli to złożyć. Troszkę tutaj. Troszkę cały czas tracimy, ale dobra, nic na to nie poradzimy. To mi jest potrzebne jeszcze gdzieś. Gdzie to było potrzebne? Tutaj. O, nawet chyba dwa mi są potrzebne. Jak się nie mylę. No jasne, dwa mi są potrzebne. Ale dobra, jeden już mamy, jeden już dalej jesteśmy niż bliżej, niż dalej jesteśmy z rozbudową. Więc elegancko, tym się zrobi kiedy indziej. No dobra, tak my w parku powalczyli. Na rozmnażanie czekamy, aż się rozmnażą. Jak się Wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć Wam!